Czy dwa, jeden star? To Je są, jest was podcast. Dawno nie słyszany. On. Skończyłem już rapować, bo nie umiem wcale tego. Podcast. Jest to podcast. on. <noise> Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest to jest podcast. Dzień dobry. Ukłony ciepłe dla wszystkich cierpliwych naszych słuchaczy, którzy wyczekali i, i, i chcą słuchać dalej naszych tutaj opowieści o technologii. Dużo się wydarzyło. W te ostatnie dwa tygodnie yy, i trudno wybrać najważniejsze rzeczy, mam wrażenie, ale no, yy, to yy, z, ja, ja, ja bym powiedział, że ym, zmieniłem tapetę na telefonie. Wow. Nie wiem, czy to jest gdzieś tam... No, no, to jest jedna top, z rzeczy, które się top. wydarzyły. Tak? Czyli się, miałem taką, która była, jest, jest zdjęcie żony. Tak. I iOS ma taki feature, że. Yy, że może ona zmienić zasłania zegar. Kolor. Kolor tła może a, zmienić. A, tak, 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 tak. I miałem yy, pomarańczowy i okay. zrobiłem różowy. Wow. Nie wiem. Yy. Czy już nie jesień? Znaczy mam, teraz, mam też zielony. To nawet nie widać. O, Czyli wiosna raczej. Zielony. Tak, mm -hmm. bo ja w ogóle. Kurwa, a to jest w ogóle rzecz, którą zrobiłem. Yy, bo zrobiłem. Mam. <laughs> Parę tapet, w sensie mam parę zdjęć, mam to samo zdjęcie żony? No. W trzech różnych kolorach. No. Raz, dwa, trzy, widać trzy no. różne kolory. I teraz mam zrobione tak, że jak odpalam Personal Focus, to on losuje mm. numerek pomiędzy 1 a 100. I zależnie What? od tego, jaki ten numerek wypadnie, w sensie czy od 1 do 50, czy od 51 do 100. To wybiera albo zieloną, albo różową. Aha. A o godzinie. W sensie a godzinę przed zachodem słońca ustawia na tą samą tapetę. Tylko Ale... na granatowy. Żeby Aha. było na zasadzie. Już nocno. Tak. Proszę bardzo. Wow. No to, to jest potężna automatyzacja no. Zajebista. Ale pekał się, się. naklikać, co? Mega, mega, mega mi się ja bardzo, ja bardzo lubię tą automatyzację, bo ona jest tak przyjemna w takim kontekście, że ja to lubię te dwa kolorki i one mi się zmieniają. No, no super. Proszę wow. bardzo, no co ważne. A nie rzeczy. lepiej było losować cyfrę między 1 a 2? Wiesz co? Nie działało to tak dobrze. <śmiech> <O>. <śmiech> nie wiem dlaczego. W sensie y, części, w sensie to faktycznie było tak, że było randomowo, no. ale miałem wrażenie, że dużo częściej wypada numerek 1 niż Aha. dwa. A jak zrobiłem, żeby to było pomiędzy 1 a 100, mm -hmm. to ta randomizacja, mam wrażenie, ma dużo większą szansę na to, żeby być all over the place. I dzięki temu, no nie wiem, ale efekt jest taki, że część, no. częściej mam różną tapetę. Okay. A to dla mnie jest, okay. jest, jest spoko I sobie mogę dokładać tam kolejne. To jest właśnie, proszę bardzo, shortcutowy świr. Wow. No, powiem ci, że. Nie spodziewałem się. No, to są rzeczy ważnych. Jeszcze z rzeczy ważnych mam. O. No, zaraz. Stronę piękną postawiłeś, którą. Do forum. którą... Status? A, to prawda. A, to było w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Nie, no, to wcześniej tak mi się wydaje. Chyba, bo czekaj, ja to nawet sprawdzę. Status Bo to jest, jest coś takiego, że ja właśnie. Mm, wiesz, co zaczęło? To się 16 października, ale to mogłem wcześniej o tym chyba nie mówić. Aha. No, nie pamiętam czy to Ale to, to faktycznie mogę nie mówić, bo jest. Wrzucę linki do opisa. Do opisa. Mhm. Już sobie w ogóle wrzucę oba. To jest jeden. To jest drugi. E, Status.jesos.pl oraz status.wspaniały.eu. Mhm. No bo obie jakby. Obie strony w cyrusowie to są różne usługi. No i nas, jak wejdzie sobie ktoś na status jesus.pl to może zobaczyć na przykład, czy coś się dzieje z forum zaplanowanego, czy nie. Mhm. Um, jak, y, tam, tam są cztery jakby monitory. Jeden z nich sprawdza stronę główną, jesus.pl po prostu, czy działa mhm. nasz w cudzysłowie, blog. Forum jesus.pl to jest forumek nasz. Um, ywypy.pl to jest nasz skrac skracacz linków. Mhm. I to jest jedyna usługa, która nie ma 100% uptime'u, bo e, e, 20 października na minutę się wyłączyła. O, ale sama padła po prostu? Tak, po prostu nie wiem, Zen, zenbox robił jakieś modyfikacje Aha. i po prostu padł na minutę. No i feeduje, w sensie sprawdzam też nasz feed podcastowy, czyli sprawdzamy, okay. czy zencaster działa. Jasne. To jest na statusjesus.pl, a jak wejdzie sobie ktoś na wspaniały status, to tam jest serwer oczywiście wspaniały i tam jest informacja na temat tego, czy serwer Mastodon działa oraz RSS. Akurat RSS ma straszny ten uptime, 98%, bo 1 listopada yy, bawiłem się coś tam z domeną i przez przypadek skierowałem ją w kosmos, po czym poszedłem spać na 9 godzin. Hej. I jest, jest, jest 9 godzin i 51 sekund yy, downtime'u RSS'y mają, ale to już raczej się nie będzie powtarzało, więc ten uptime będzie sobie bardzo przyjemnie rósł i, i Jasne. można sobie spokojnie z tych kursów. No tak, ale to był, to był taki moment, że a dobra, jestem już zmęczony, idę spać. Słuchaj, no Aj. pokaż mi admina, który tak nigdy nie zrobił. Pewno jest ich wielu. Nie, no to jest taki... Ale fajnie jest, że, że jakby można sobie ten status sprawdzić. Widać na przykład, kiedy, jak na statusie supportowaniu, to zobaczę nawet, kiedy robiłem update'y forum, bo widać na tym uptime'ie, że jest maintenance i widać nawet, mhm. ile czasu mi zabierają, w sensie Jeden maintenance, aktualizacja forum 18 minut, drugi 28 minut, i trzeci wczoraj 43 minuty. A, dzisiaj nawet bardziej, bo ja to robiłem chyba od drugiej w nocy, więc. Y -y. No to grube rzeczy, ale to, to widać, jak wiesz, jak, jak, jak dużo pracy wkładasz w to, no bo ty lubię przez te, to. nawet więcej czasu tak naprawdę, bo jeszcze się musisz przygotować i tak, tak dalej. No ja no, ja ustawiam maintenance w momencie, w którym ściągam stronę offline powiedzmy, uh -huh. uh -huh. więc wtedy uh -huh. sobie, bardzo fajnie to działa, bardzo to lubię, mm. ale miałem do, miałem do polecenia czy do pokazania w ogóle taką rzecz, która też się wydarzyła w ciągu ostatnich dwóch tygodni, właściwie dwie takie rzeczy się wydarzyły i no. one są w cusowie no w blogosferze się wydarzyły czy ty wiesz co jest blogosfera? No, to, blogu, to kiedyś się pisało teksty w internecie, prawda, tak, kominek, i można wiadomo. było je czytać, tak, yy, i można było je komentować, i ta, na tym stał świat internetowy. Zwierzę, jedna nie ma linku jakiegoś super szczególnego, ale wydarzyło się to, w sensie dużo na mikroblogu widziałem takich wpisów, to były wpisy dotyczące on subscriptions, tak, taki był theme jakby, się nazywały po nawet prostu, że tak, rozmawiano o subskrypcjach. Tak, mhm. dokładnie. Mhm. I bardzo dużo osób wpisało właśnie blogi z tym tytułem, co się wpisy na blogu z tym tytułem, gdzie listowali subskrypcje, z których korzystają i ile pieniędzy Aha. wydają. W sensie taki, okay. taka trochę spowiedź internetowa ja też właśnie mhm. ją sobie zrobiłem, żeby sprawdzić, jak to to wygląda. Nie wyglądało to najgorzej. Mhm. Nie najlepiej też, ale nie, nie najgorzej. Wiadomo. Tam chyba u mnie to się zatrzymało na 115 dolkach miesięcznie, czyli tam koło 4,5 stówy. Więc więc tak, no ale różnie, różnie tam bywa. Natomiast drugi film, i tutaj już jest piękny link, to jest Up um, Defaults. I to jest taki link, który będzie w opisie odcinka, będzie można sobie zobaczyć. To jest w ogóle przepięknie zorganizowane. Jest taki podcast nazywający się Hemispheric Views. To jest taki, ja bym powiedział, że oni są bardzo podobni do Jezus Podcastu w kontekście okay. tematów czy sposobu prowadzenia podcastu. No, jakieś śmieszki, kurwa, sobie gadają, się śmieją, hi. ale i też gadają o techno i technologii. Naprawdę, okay. naprawdę jak, jak ktoś chciałby posłuchać, myślę, że... Y że są fajni. Ja, ja ich słucham. Nie wszystkie okay. odcinki, ale słucham i, i polecam, bo myślę, że warto. No i teraz oni mieli taki odcinek nazywający się Duel of Defaults, w którym mm -hmm. jeden ziomek jakby rozmawiał z dwójką ludzi, jakby pytał ich, z czego korzystają, i dawał im subiektywny ocenę na temat tego, jak bardzo defaultowymi są użytkownikami. O, ciekawe. I dawał mówi... taki desetup. Tak, ty coś, no, tak no. I mówił na przykład, a Ty korzystasz z FastMaila, dostajesz trzy punkty. Im mniej, tym lepiej. A Ty korzystasz z iClouda, dostajesz jeden punkt. Więc, jakby taki, tak, to, to, takie coś powstało. No i potem okay. ludzie stwierdzili, Kurde, fajne. To my będziemy sobie pisać na blogach na temat tego, z jakich aplikacji korzystamy. Jest taka mhm. tam platka nawet na tej stronie, którą podlinkowałem. I na tej stronie, którą właśnie tam podlinkowałem, ten defaults.rnight.me jest link do tego właśnie odcinka Hemispheric Views tego tak. kart, a następnie są wszystkie wpisy ludzi, którzy dali w ogóle tej osobie znać temu Robertowi Aha. Knightowi, że rob, zrobili swoje właśnie up defaults. Tam, jak ktoś będzie chciał, to zobaczy nawet, że tam w którymś momencie jest Paweł Orzech. I teraz oh. to co jest super. No. To, to, że wiadomo, moja pornografia na temat tego, żeby zobaczyć ludziom jakby w majtki i sprawdzić z czego korzystają, to jakby tutaj bardzo mocno działa, bo można faktycznie zobaczyć, ta lista jest dość długa, 106 blogów jest konkretnie tutaj, które, w których ludzie napisali na temat tego, z czego korzystają. I teraz to jest zajebiste, możesz sobie oczywiście wejść do każdego z nich, do każdego z nich, prawie każdego z nich jest też link do RSS-ów, to znaczy, że możesz sobie, jak wejdziesz na tego bloga i stwierdzisz, że jest dla ciebie interesujący, możesz go sobie dodać do RSS-ów, a nawet na samym dole są dwie rzeczy, to znaczy, yy, jedna na górze, druga na dole. Na górze możesz za, zasubskrybować feed, to znaczy, że jak pojawi się nowy app default, to będziesz miał powiadomienie w swoich RSS-ach, że się pojawił nowy app default, więc ja sobie to zrobiłem i jak się pojawia nowy wpis, to sobie czytam. A po drugie, możesz pobrać plik OPML. Tak jest. który zawiera wszystkie te feedy i możesz go sobie zaimportować do swojego czytnika RSS-ów i voila, nagle masz 106 osób, które tam, no chociaż nie wszyscy dali rss ale tam 100 osób, 100 no blogów, tak. które możesz sobie regularnie czytać. Nie, ja, ja zaobserwowałem wszystkie, które się tam pojawiły, mhm. nie wszystkie z nich są anglojęzyczne, więc tych nieanglojęzycznych mm, no tak. się musiałem trochę popozbywać, bo... Yy, yy, nie rozumiem francuskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego na tyle, żeby móc jakby czerpać radość z tego, co ludzie Jasne. piszą, a widziałem, że na przykład piszą tylko w tym języku. Ale to jest super! I to pokazuje, jak świetnie się znowu, po pierwsze jakiś taki mała, mały ripple na blogosferze się wydarzył i taki trend, z którego wszyscy skorzystali, i teraz można zobaczyć tego efektu mm -hmm. na tej stronie. Świetnie, fajnie, mega takie community się zdobrało i to zaczęło robić. Po drugie, możesz sobie zobaczyć, z czego korzystają inni ludzie, więc możesz po coś podpatrzeć, bo ja właśnie na tej podstawie gdzieś tam podpatrzyłem, że ktoś korzysta z aplikacji nazywającej się TOT, ty o ty. Mhm. I ona jest za darmo na Maca, na iPhona kosztuje pieniądze, mhm. bo TOT to jest, chyba nawet kiedyś, dawno temu o tym mogliśmy rozmawiać, TOT to jest notatnik, w, których, w którym masz miejsce na siedem notatek. I to jest coś takiego, okay. żebyś mógł jakby... On tam obsługuje markdown i, i emoji i całą resztę rzeczy, ale chodzi o to, że to jest miejsce, w którym jak chcesz coś sobie zapisać, żeby. Jakby taka powiedzmy podręczna notatka w cudzysłowie. Mhm. Na to takim jest... sticky notes się Dokładnie. Powiedzmy. Mhm. To tu masz siedem takich sticky notów. Podoba mi się, że to jest ograniczona liczba, bo to jest trochę tak, że jak coś. Jak coś tam jest za długo, to może powinno być normalną notatką, to po pierwsze. Po drugie, jak coś, mhm. czegoś jest tam za dużo, to ewidentnie coś może już nie powinno być potrzebne i powinno zmienić miejsce. Ja wcześniej korzystałem do tego z drawców, ale mhm. z drawcami ja dalej korzystam z nich, tylko z nimi miałem taki problem, że. Ja mam na iPhone'ie powiadomienia w drawcach włączone, w sensie ikonkę, więc jak dodawałem nową notatkę, to mi tam się pojawiała ikonka, że jeden, a ja nie, nie lubiłem tego. A często po to, żeby zostawić tam właśnie taką notatkę na chwilkę, nie? Teraz mogę korzystać z tego z aplikacji TOT. Za to słynne darmo, więc polecam, żeby sobie sprawdzić. Więc fajnie. Dobre oceny ma. 4,6. Tak, Aż 280 to osób. To oceniło. zrobiło Icon Factory. Nie wiem, czy kojarzysz ten to studyko. Oni a już kliknę w nich. Tak. Co oni to na... zrobili? Co ja znam? Nie, nic nie znam chyba od nich. Widzę e... jakieś gierki nawet. Oni robią więcej rzeczy niż mają na swojej stronie internetowej, właśnie, widzę. Nie, ja wlazłem wiesz co, na stronę a w App Store ich a, jakby okay. ten. Oni iPad, robią iPhone? No tak, no trochę oni... To, trochę co powiedzmy. oni robią, to oni robią bardzo dużo ikon. Więc jest tak, że możesz kojarzyć aplikacje, które korzystają z ikon. Które oni narysowali. Na przykład okay. Apollo jedną z ikonek miało narysowaną przez nich Twitterific. Nie wiem, czy kojarzysz tą aplikację do Twittera starą, też miała ikonkę tak. narysowaną przez nich. O, e... ale jedną znam, wiesz? Ich aplikację nazywa mhm. się Bitcam i to jest aplikacja, która robi zdjęcia po prostu z efektem takim bardzo rozpikselowanym oldschoolowym. I masz tych efektów trochę, taki wiesz, lata dziewięćdziesiąte, nie? Fantastical, ikona została przez ich narysowana, o, między innymi um, co tu jeszcze ciekawego jest, DJ jakiś, no, więc oni zrobili, y, zrobili bardzo dużo ikon, które możesz kojarzyć, a ten Little Snitch Proszę bardzo. Koda, no taki listek, który kiedyś był przepiękny. No więc oni zrobili bardzo dużo takich ikon, jak już mówię, a poza tym zrobili parę takich małych narzędzi i ten tut to jest jedna z tych narzędzi. Ono kosztuje na iPhona akurat chyba dużo pieniędzy z tego, co sprawdzałem, bo to jest jakoś tak, że im się to bardziej opłaca. 100 złotych na iPhona kosztuje tabka. Okej, okay. no to dość dużo. Jak no na bo AMB. koncept jest taki, że siedem <słuch> notatek. Za darmo możesz korzystać na Macu, jeśli to się przydaje, ale jak chciałbyś <słuch> mieć ten sam, ten, no to to jest ich metoda na monetyzację, nie? Czyli żebyś kupił no sobie na iPhone. Fajny sposób, ale ja akurat. to jest one time purchase, tak? Tak. Okay. Ja akurat na iPhone'ie niczego nie. Wiesz, no bo to jest jakby skończony produkt troszeczkę, nie. No, Poza aktualizacjami co no, no, to co tam dobrze, wydarzyć się. Nie? Że... No, nie, no jakby to jest aplikacja, w której masz 7 notatek kropka. Więc polecam, ja sobie korzystam po to, żeby zapisywać sobie te rzeczy ze spotkań. Często jak mam na spotkaniach mhm. jakieś takie rzeczy, które się pojawiają, które muszę sobie zrobić, to ja potem ja sobie to szybko zapisuję w jakimkolwiek miejscu. Wcześniej korzystałem właśnie z drawców, mhm. teraz sobie będę korzystał z TOTA, wpisuję sobie tam te rzeczy i właściwie 10 minut po spotkaniu ta notatka już znika, nie? no bo ja nie po, ja te rzeczy wszystkie, które chciałem zrobić, tam wiesz, wysłać jakieś podsumowania, czy zrobić mhm. sobie z tego zdania, no to po prostu to yy, zniknęło. Więc to jest taka rzecz, którą chciałbym polecić. I jeszcze z, zrobiłem, yy, mam jeszcze do polecenia jedną chyba rzecz, o której nie mówiłem. Z... Tak, Inab. Czyli ostatecznie Inab. Inab. Uuu, proszę. Przeszliśmy przez ostatnie dwa tygodnie bardzo zabawną drogę, bo przeszliśmy <grym> od momentu, w którym żona mówiła Paweł, ja nie widzę, jak nasze oszczędzanie ma się zacząć od momentu, w którym wydamy 450 zł na jakąś aplikację. I ja mówię, fair point. No tak. Ale mamy 34 dni triala. Zobaczmy, jak to się spra sprawdzi. Usiedliśmy tam sobie y, w któryś weekend, z dwa tygodnie temu, i ja mówię, dobra, popatrz. To jest Inapp. Siądź obok mnie, wyświetliłem go na moim komputerze, wpisaliśmy sobie, ile pieniędzy będziemy mieli w tym miesiącu do zagotospodarowania, za i mówię: No dobra, a teraz poróbmy sobie budżety. I long story short, to bardzo dobrze działa na mój mózg. To jest jak, wczoraj powiedziałem, że to jest jak hej dla maila, to to inap jest dla finansów, dla mojego mózgu. I Paulina mu. Ciekawe, co, jak traktują pracowników. Tak. No mam, nadzie mam nadzieję, że dobrze. Y natomiast Paulina powiedziała wczoraj, że ona już nie wyobraża sobie, żebyśmy nie używali INABU. No proszę bardzo. Y bo to jest trochę takie y podejście na zasadzie: y trochę tak jakbyś miał mam 2000 kalorii na dzień do zużycia mm -hmm. i teraz na co je zużyję? I to jest bardzo wygodne też myśleniowo, bo ja na przykład widzę, ile mam pieniędzy na koncie, ale nie, nie myślę pieniądzmi na koncie, tylko myślę budżetem, który został założony, nie? Mhm. Więc y i to jest też wygodne na przykład, no dobra, mamy dużo pieniędzy, ale tak naprawdę na przykład to i to i to i to jest na to, w sensie te pieniądze są przeznaczone na taki cel. Mhm. A z drugiej strony na przykład, jak mamy ileś tam pieniędzy i zastanawiamy się, no dobra, czy możemy sobie zamówić na przykład jedzenie do domu? Nie patrzymy na budżet, wydaliśmy 9 zł na jedzenie zamawiane, przypuśćmy. Mhm. To sobie, no dobra, to w tej sytuacji mamy na to budżet. Przeznaczyliśmy, mhm. położyliśmy sobie na początku miesiąca, że tyle pieniędzy możemy wydać na zamawianie żarcia. Więc możemy to zrobić i nie czujemy żadnych konsekwencji z tego powodu. Na zasadzie tak, no to zostało wymyślone. To było I zaplanowane, tak, tak. dokładnie. Super. Mhm. I to bardzo zwalnia z myślenia na temat tego, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Bo jak spojrzę w Inabie, że mogę sobie kupić aplikację, bo założyłem sobie, że wydam tyle pieniędzy na, na apki, to super. Jak się pobierają pieniądze z, na subskrypcję na przykład, to też mnie to nie boli, bo ja mówię, no tak, w sensie, może mi spada liczba pieniędzy na koncie, ale ja wiem, że na te rzeczy, które będę chciał, to te pieniądze są. Mhm. Mm. Więc no mówią, rządzie. że generalnie jest tak, że faktycznie w ogóle budżetowanie jest kluczem do sensownego oszczędzania, no bo po pierwsze widzisz co gdzie. Po drugie decydujesz o tym pierwszego dnia. Ja na przykład mam nie korzystam z żadnej aplikacji, ale mam tak mentalne jakby podejście. To znaczy, że zanim jest początek miesiąca, nie, i wtedy jak no tak, przychodzi ja kasa, tak robiłem, nie? To po, no to... po prostu Zawsze najpierw wpłacę wszystko, co jest możliwe do zapłacenia. Wszystkie yy, rachunki, czynsze, i tak dalej. Oczywiście z założeniem, no, że na pewno jeszcze jest kilka tam opłat w trakcie w, w ciągu miesiąca, no bo tam nie wiem. Wiadomo, o... A dobi no wtedy, kiedy. 9 dnia mowę. miesiąca, nie? Na przykład, no dokładnie. No, ale no, o, tym, o tym gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam. I po prostu na koncie zostaje to, co faktycznie jest do wykorzystania na, na, na takie ruchome. To, co mi koszta, się nie? zmieniło, właśnie, bo ja, no. jak korzystałem kiedyś z Monzo, to miałem osobne poty na różne mhm. rzeczy. A teraz nie patrzę na swoje konto bankowe interfejsem konta bankowego, no bo tam jest na przykład leż tam 2000 zł, nie? I jakby trochę na zasadzie, dobra, to mam 2000 złotych do wyjebania. No tak. A teraz jak patrzę na to z perspektywy NABU i tam sprawdzam właściwie, mm -hmm. jakby ile mam pieniędzy, to mam takie, no dobra, jest 2000 zł, ale. To tak naprawdę na ten konkretny cel jest tyle i tyle pieniędzy. Mhm. I to m, korzystaliśmy z tego spendi, które, tak jak już powiedziałem, kiedyś tam wkurwiło mnie niesamowicie z tymi m, powiadomieniami. Literalnie to jest powód, dla którego zrezygnowaliśmy. Jeden z dwóch, bo jak się okazało ostatecznie, budżetowanie w spendy nie działało z naszą głową dobrze, bo no czy to, 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 do czego nam się przydało spendi to jest, wzięliśmy, wiesz, 6 czy tam 7 miesięcy naszego spendingu i mogliśmy ułożyć w kategorii i powiedzieć sobie, ile miesięcznie będziemy wydawać na tę kategorię. No bo mieliśmy 7 miesięcy danych, więc jak wydaliśmy na przykład tam 6,5 tysiąca złotych na coś, no to przez 7, okej, okay, no dobra, czyli 900 złotych, mhm. a teraz jeszcze koncept jest taki, że chcemy wiesz wydawać odrobinę mniej, no dobra, no to utniemy z 900 złotych na 700. Miesięcznie i zobaczymy, czy się w tym momencie mhm. y, wyrobimy. To, co jest zajebiste, to jest to, że. On cię bije po mordzie, kiedy wydasz więcej w jakiejś kategorii. I to mi się Aha. strasznie spodobało, no bo na przykład mieliśmy niezapowiedziany wydatek, i mamy taką kategorię niezapowiedziane wydatki, będziemy to trakować i to będzie mm -hmm. przyjadatne, dlatego że jeśli zobaczymy, że średnio miesięcznie niezapowiedzianych wydatków na przykład jest 5, 6, 800, no to mm -hmm. będziemy wiedzieli każdego miesiąca na początku, że na niezapowiedziany wydatek potrzebujemy 800 zł, żeby mieć święty spokój. No i zrobiliśmy taki niezapowiedziany wydatek akurat jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie budżet, więc było zero i on, wiesz, zapłaciłem tą kasę i mówiłem, mm no -hmm, dobra, mm -hmm. no to z czego ściągasz 400, przyjacielu? Bo twój budżet właśnie się przestał wspinać. Aha. Bo, wyda bo założyłeś, i w sensie masz założone i plus wydane więcej pieniędzy niż, kiedy niż miałeś. Ten. Bardzo to jest i interesujące podejście, wiem, że nie dla wszystkich, dla mnie w ogóle, żeby było jasne, bardzo długo nie, bo ja mówię, dlaczego on mi mówi, że mam mniej pieniędzy niż, wiesz, jakby on mi chce każdą złotówkę i teraz już to co, to, co jest, to, co mi mocno pomogło, to jest, ja usiadłem do zrobienia naba i do spisania tego wszystkiego w momencie, w którym miałem największą liczbę pieniędzy na koncie w miesiącu. Czyli, że mhm. mam całą swoją pensję i jestem przed wszystkimi wydatkami. Jasne. I wtedy. No bo to jest sobie... moment, kiedy. No, oczywiście. Tak, ale bo to jest tak, że jak to robisz w środku miesiąca, to on nie do końca. To w się sensie, to ja nie uważam. To, to jest głupi strasznie. W sensie, mhm. że nie, nie umiem tego mentalnie ogarnąć. A teraz, jak już zrobiłem na zasadzie, OK, tyle jest pieniędzy, mhm. znaczy my w ogóle jeszcze to jest zabawne, bo ja dostaję pieniądze. W sensie, dostajemy pieniądze z pełną w różnych momentach. Więc założyliśmy mhm. cały budżet, i teraz od tam 10, bo dzisiaj jest 10, od tam 10 dni. Jest powiedziane, że. Ale masz założone więcej pieniędzy niż masz w budżecie, ale ja wiem, że to jest na zasadzie, jak przyjdzie zaraz pensja, no to, to tak naprawdę. dopiero wtedy. Będzie, będzie, tu... ta kwota, będzie ta kwota. Będzie ta kwota, Ale mm -hmm. super, polecam. Bardzo mi się spodobało. Problem z trakowaniem innych walut po prostu rozwiązałem w taki sposób, że ktoś, ktoś mi dał bardzo ładny plugin, za który dziękuję. Ja po prostu o. stwierdziłem, że akceptuję pewien stopień. Uncertainty w kontekście tej kwoty mhm. i założyłem, że wahania w postaci tam dwóch, trzech, czterech, pięciu stówek nie mają takiego dużego dla mnie znaczenia, okay. ale po prostu mam wszystko i to, co mi się też podoba, to jest, że jak mam na przykład w sensie są różne typy rachunków bankowych i nabie, masz rachunki takie tak zwane, to się nazywa Budget, czyli po prostu te takie, z których płacisz co miesiąc, powiedzmy. Loans, czyli Twoje kredyty, jeszcze jest tam. Jest, jest tak. Budget, mortgages and tracking accounts. No, czyli, że masz budget, czyli to są wszystkie twoje tam checking, savings, cash, credit card, no, no, no. takie standardowe rzeczy. Mortgages, no to są właściwie wszystkie typy różnych um, kredytów. Jest mortgage, ale jest też other debt i tak dalej. Mhm. E, no i tracking accounts, gdzie masz assets, czyli na przykład investments i liability, czyli mortgage, mhm. żeby móc sobie to jakoś układać. I to, co jest zajebiste, no to ja mam na przykład, mamy kupione obligacje skarbowe i one no, rosną w czasie. Mhm. I jak miałem spendi, to robiłem, to musiałem robić tak, że sprawdzałem, co jest na obligacjach, odejmowałem to, co mam wpisane spendy i wpisywałem tą różnicę, że to jest przychód. No bo tak się to dzieje, nie? Aha, no bo w... zobaczyłeś wyższą. No tak, no to tak. ma sens. Jasne. A w Inap jest po prostu tak, że ja, ja widzę, ile jest na obligacjach skarbowych, klikam edytuj, wpisuję, jaka jest aktualna kwota, i on sam mówi: No dobra, to znaczy, że zarobiłeś tyle pieniędzy. I on to po prostu wie, że to jest asset który może A wzrastać. bierze pod uwagę datę zmiany kwoty. Tak, ja on wpisuje, że to jest manual balance adjustment, ale to jest o tyle łatwiejsze, że ja nie muszę tej kwoty wyliczać, bo nie no muszę tak. jej podawać. A chodzi mhm. o to, że ja chcę wiedzieć, o ile te rzeczy rosną, a w spendy mm -hmm. musiałem to liczyć samemu, a tutaj yy, Ina robi to. Więc, w każdym razie, lepiej mi to działa na głowę, więc y, wbijamy w tą subskrypcję i po prostu bierzemy to, bo jednak działa to bardzo dobrze do trakowania wszystkiego i, i trakowania naszych savingów, i trakowania wydatków. Mm -hmm. Mm -hmm. No, fajne, fajne. Super. I też mm, naj, najsłodniejsze jest to, kiedy stajesz rzeczywistością po mordzie w postaci, chcę mieć odłożone tyle i tyle pieniędzy do końca przyszłego roku. On mówi, no to, żeby to zrobić, musisz już Więcej pieniędzy mm -hmm. niż masz yy, w budżecie, a no dobra, okej, okay, czyli muszę sobie, to jest fajne, albo on ci mówi, on ci, pod... on też, to tak, znaczy interfejsowo, nie w jakiś szczególnie mądry sposób, no ale tak, on ci tak. podpowiada na przykład, nie, no to może na przykład tu są pieniądze, których nie używasz, albo nie użyjesz, albo Aha. nie użyłeś w zeszłym miesiącu, możesz coś z nimi zrobić, nie, i możesz je przerzucić hmm. do innej kubki i tak dalej, więc fajne. No, to u mnie e, tak fajnie się zadziało aplikacyjnie, trochę, trochę takich ciekawostek. Byłem zadowolony z tego, co się wydarzyło w ciągu tych dwóch tygodni, jeśli chodzi o powiedzmy, organizację życia czy pracy. Mm -hmm. no. mm -hmm. Nie, ale fajnie, fajnie, że znalazłeś wreszcie jakby to, co ci odpowiada. nie? Tak, bardzo mi, bo... tak bardzo mi odpowiada, że napisałem sam, że jest tutaj. Na pierwszym ekranie. Ja I na dole po prostu, co. że mogę w dowolnym momencie go nacisnąć i odpalić, bo wcześniej miałem go gdzieś schowanego, nie? Nice. Super. No to gratulacje. Yy, miłego budżetowania w takim razie i oby przyniosło skutek, tak naprawdę, nie? No bo to jest, to jest najważniejsze, żebyś czuł kontrolę i używał tej kontroli. Tak. To znaczy, że właśnie wiesz, w odpowiednich momentach przesuwał, yy, przesuwał sobie te pieniądze z jednego worka do drugiego, ale właśnie po to, żeby żeby na przykład, albo oszczędzić więcej, albo... No on ci po prostu, wiesz, de facto cię zmusza do tego, żebyś, żeby każda twoja zdówka miała cel mhm. i jak w którymś momencie się wyjebiesz, to to, już nie jest koniec świata, ale to sprawia, że gdzieś coś musisz przelać, a tak okay. Spendy mi tego nie mówiło. Spendy było tylko na zasadzie, właśnie to był problem, że my wrzucaliśmy jakąś kwotę w Spendy, mhm. wypierdalaliśmy ją całą i na koniec my się wydaliśmy, no, no, tyle wydaliśmy pieniędzy na, na jedzenie, no tak, mhm. tak, no ale to nie miało żadnego, żadnych konsekwencji, nie, typu no to skoro wydaliśmy tyle na jedzenie, to na przykład zaczęliśmy wydawać mniej. I tam są budżety, tylko że one działają tak do dupy, mhm. że, a tutaj jest prosto. Z a zakaz... jak wpisujesz, wpisujesz te transakcje? Nadal manualnie. ręcznie, tak jak tak. wcześniej? Mhm. Tak, 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 manualnie. Mm, ale y, lepiej działa tutaj automatyczne pobieranie z banku, więc być może kiedyś to zrobimy. Mhm. Y, no bo ten problem, który był w Spendi, czyli że, że ona nie mogłaby widzieć mojego konta rewolutowego i tak dalej, to tutaj jest to rozwiązane, chociaż nie wiem, czy rewoluta wspierają. Na pewno wspierają ING, więc powiedzmy jest to... To właściwie e... rewolut powinien się... Chyba jest. Mieć standardowy tam CSV-kę czy coś tam oni wystawiają, nie? Gdzie tak, ale tam Revo... Jest rewolut. Rewolut Polska. Więc możesz po prostu... A, Chodzi no. o to, że oni mogą mieć także automatycznie jak pobierzesz coś z konta, to od razu się pojawia tam do zaksięgowania w Inabie, nie? Super. No. I później, jakby w Nabie przyporządkowujesz daną transakcję do kategorii, czy tam. Tak. tak? Tutaj flow dodawania w ogóle transakcji w ENABI wygląda w taki sposób, że masz ym, ekran, na którym wpisujesz sobie. Ja tutaj spróbuję zrobić dla osób, które widzą, ale. No. Jest coś takiego, czyli wybierasz sobie, wpisujesz sobie kwotę. Wybierasz kategorię, no czyli mhm. który budżet ma to zabić, zaboleć i konto. No i tutaj mam do wyboru bardzo dużo kont, no bo to są wszystkie te jakby konta, które gdzieś tam mhm. utworzyliśmy. E, data, czy transakcja już została, czy przeszła, czy nie przeszła. Mhm. No bo to jest jakby jedna. No możesz informacje, może, żeby te rzeczy były powracające i tak dalej. Więc no a tutaj on teraz mówi, że zrobię tak, zrobię tak, żeby nie było z wszystkiego widać. Mam na górze. Minus 1000. Czysta. Tak. Za dużo pieniędzy założyłeś, przyjacielu. Ja, ja wiem, spoko. That's perfectly fine, bo ja wiem, że to zaraz sobie, że tak powiem, przy, przyjdę na konto sobie tę kwotę i wtedy będę miał OK. czyli już jest cały budżet, bo teraz zrobiliśmy tak, jakby te pieniądze już były, a one mhm. po prostu razem w miesiącu tam przychodzą, nie? Jasne, no, jasne. Fajnie, polecam to, polecam naprawdę, jeśli ktoś chciałby spróbować, jak ktoś jest studentem, w ogóle może mieć rok za friko. Oh, wow! Tego wymagają tam typu wysłania yy, maila z, yy, nie, z, właśnie tej, wymagają, z uczelni? Czy, yy, czy skanu legitymacji. legitymacji, albo czegoś takiego. Mm -hmm. Czyli jakiegoś takiego potwierdzenia, że jesteś enrolling. C mail studencki z domeną edu nie wystarczy w razie czego. <laughs> Wink, <wing. laughs> yes, no. <laughs> Jest edu.pl, pamiętamy. Także najlepsze uczelnia świata. Uczelnia świata no? tak, jak ta, tak jak ta rydzykowska. Tylko, że my uczymy o technologii, będzie bodre. Wszystko. My, to o... Tak, nie no, my uczymy życia po prostu. Także fajnie, fajnie. No. <laughs> nie, ale super, super. Inap wygląda wygląda i brzmi nieźle. Yy... No dobrze, że są takie narzędzia. Tylko no, te, kurde, 400 -wy trzeba przełknąć. No. To ale myślę, że to jest tak, że Inap powinien mieć jeszcze defaultowy mm, sposób na to, żeby mm, przy. Przy onboardingu, nie? Jak już tam wpiszesz swoje jakby statystyki, mm -hmm. ile przychodzi, kasy i tak dalej. Myślę, że fajnym sposobem byłoby to, żeby Inap sam za siebie zapłacił, w takim sensie, że sugeruje ci yy, tą kwotę, wiesz, za subskrypcję Inapową. Gdzieś wcisnąć w taki sposób, że. On znaczy. Wiesz, nie co no, rodzi? Tak, nie robi tego akurat, ale wiem faktycznie, powinna też zwrócić uwagę na samym, to, dlaczego on na przykład tego sam automatycznie gdzieś nie zaplanował, że będzie subskrypcja? No bo on wiadomo, nie wie, nie, czy będziesz chciał to zapłacić, czy nie. No jasne, na, ale na bardziej, to... że okej, okay, no to wpiszesz, że tak będę płacił, no i on jakby sugeruje ci, że dobra, no to na przykład możesz, jeżeli chcesz, żeby cię to nie zabolało, to możesz zabrać trochę kasy z jedzenia, trochę kasy z tego, trochę kasy z tego, że wiesz. Tylko, że no, musiałby mieć historię tych y, wszystkich, y, przynajmniej parę miesięcy y, zebrane informacje, żeby wiedział tak, co faktycznie, jak bardzo to jest płynne, jakie są tam marginesy. No więc to tak, wiesz. Taki Natomiast pomysł, oni no tak. się chwalą oczywiście temu, że średnio y, każda osoba, y, w sensie, średnio naber y, oszczędza 600 dolarów w dwa miesiące i 6000 w ciągu pierwszego roku korzystania z unaber. <laughs> e, I ja, ja to widzę. My na przykład założyliśmy i w ogóle, żeby było jasne, zajebiście nam na razie idzie. Oszczędzić dużo więcej niż normalnie. No i jak to się powiedzie, to się Inap zwróci po miesiącu, powiedzmy. No okej. Okay. Więc. No to, to, to właśnie o tym mówię, nie? Że jakby, żeby zobaczyć, jak bardzo apkach, z której korzystasz, pomaga ci faktycznie w tym, no, żeby oszczędzać, nie? Bardzo fajnie to wygląda i mm. bardzo fajnie to działa, więc ja jestem dobrej myśli i no, na pewno z nami to zostanie, bo to na pewno pomaga nam myśleć o pieniądzach w dużo bardziej komfortowy sposób, nie? Ja na przykład mm -hmm. ja za zacząłem robić w ogóle dziwne kategorie, ale mówię, no przecież... W sensie, bo mamy kategorię taksówki, no bo jeździmy czasami taksówkami, mhm. ale ja też zrobiłem kategorię Pawło-taksówki, no bo jak ja jeżdżę taksówkami i założyłem sobie budżet dla siebie na taksówki. Mhm. E, i, I to jest też, dlatego czasami komunikacją miejską jadę. Już tego nie będę robił, bo mam budżet na taksówki. E, masakra. No ale król, to. Tak. Król nie będzie jeździł komunikacją. Nie wiem, jakoś, jakoś nie. Cztery lata jeżdżę głównie taksówkami. Mhm. Mm Jakby tak spojrzeć na całe mieszkanie w Warszawie to w sumie powiedziałbym, że 12 lat jeżdżę głównie taksówkami, ale <laughs> yy, staram się być trochę bardziej conscious i jeździć komunikacją miejską w niektórych przykład. Tylko też jak mnie to regularnie bije po mordzie, to jestem coraz mniej nastawiony, nie? Typu ja wiem, że to w sensie ja my privilege as is... Jest zdenerwowany, kiedy musi dostosowywać swoje życie, pod to, kiedy tramwaj będzie odjeżdżał. Ja to I już, rozumiem. I już było tak, że wracałem gdzieś i musiałem czekać 20 minut na tramwaj, bo mi jeden odjechał i kolejny był za 20 mm -hmm. minut, a to była niedziela, godzina tam 21, czy coś takiego, więc mówię. You motherfuckers! Jakbym po prostu mógł, to bym przyjechał sobie normalnie. No ale. Tak. I na to polecam. Uprzy Uprzywilejowany będzie... biały człowiek. No. Tak. Będzie link polecający, który daje. Co on daje? Re. E, mm, in -up. On chyba daje jakieś pieniądze? I don't know. Albo hmm. miesiąc darmowy, albo co. Nie, bo miesiąc darmowy jest jakby standardowo, nie? Dla tak, każdego. 34 mm -hmm. dni jest za darmo. Enab. Mm -hmm. Enab. <coughs> recommend. No właśnie, sprawdzimy, bo ja bym chciał wiedzieć. referral program. O, nawet widzę, widzę że y, dość y, agresy agresywnie ściągają ludzi z innych rzeczy, bo tu widzę, że mint y, umarł tak. e, i oni mówią, chodźcie do nas, my nigdzie się nie wybieramy. <grym> Nieźle. Nice. E, chyba dostaje się dodatkowy miesiąc za darmo. Okej. Okay. Ja to też co dostaję dodatkowy miesiąc za darmo wtedy. Doskonale, doskonale. Zawsze no, coś i warto, warto skorzystać, oczywiście. Oczywiście. Tak. Polecam najlepsze nice. serdecznie. Jeszcze kurwa jedną rzecz chciałem powiedzieć. A no to dawno. Alternatywę dla. bo to też przyszedłem przy, znowu przez drogę cierniową dotyczącą NextDNS-ów. I na Stack Social. Nasz takim pewno kojarzy Stack Social główno. No, kojarzy. Tam, tam są różne. A nie, tego nie znam. Ja no to po prostu sprzedają się rzeczy, produkty jakieś gówniane, często tanio, no różnie. Okay. No i to co chciałem polecić, bo to jest akurat moim zdaniem świetna oferta, to jest można na stack socialu kupić AdGuard Family Plan Lifetime Subscription Aha. za 100 zł mniej więcej. Okay. No, I on obsługuje do 9 urządzeń, i to jest AdBlock oczywiście. Jasne. który instalujesz sobie na urządzeniach, w przeglądarce, cokolwiek i on blokuje wszystkie, to jest taki troszeczkę NextDNS, on pozwala też, ma w ramach planu DNS-y, więc jak chcesz, to mm. akurat ja przez, przekierowałem faktycznie dns -y z domu do tego i, i tam też jest limit 300 tysięcy zapytań, ale jest też po prostu aplikacja, która jest adblockiem. E, mm -hmm. Fajnie działa na wiele urządzeń, więc można zainstalować sobie i w domu i tak dalej. On to wycina te reklamy na poziomie DNS-ów oczywiście te też. E no i śmiga, więc kupiłem po prostu odboka dla całej rodziny e za 80 zł na całe życie adguardowego. Działa to spoko. E Jeszcze 24 dni ta oferta Kur ma być Wojtek, śmiga. ona jest, jak ja ją kupowałem wczoraj też był 20 lat. Tak, więc podejrzewam, że to jest jakaś taka dłużej trwająca rzecz albo no, wcale ale nie klasyk. tak. No, klasyk. Natomiast polecam, bo, bo można sobie, to jest Kojarzysz na przykład One Blocker, One block? No przewinęło się tych wszystkich blokerów, więc mo to było, może kojarzę. Było coś takiego, to też było płatne. No to jest mniej więcej to samo, tylko że różnica mhm. jest taka, że yy, jest do tego apka. Okej. Okay. No. Ale działa dobrze, jak mówisz. No, to najważniejsze, no. No, oprócz takich rzeczy wszystkich, o których opowiadałeś, no to też duża rzecz się wydarzyła dosłownie wczoraj, czy to było przedwczoraj? I nasza firma, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu, i nawet żeśmy tutaj w podcaście długo się zastanawiali nad tym, co faktycznie będzie produktem wyprodukowanym przez firmę Humane, ale już wiemy. Już wszystko wiemy. On, oczywiście ten produkt się przewijał wcześniej, bo wiedzieliśmy i widzieliśmy go. Było kilka prezentacji. Dlaczego jak powiedziałeś, co będzie produktem, to chciałem powiedzieć gówno? Nie mogę się powstrzymać, dlatego to powiedziałem. Rozumiem. Um, Zawsze śmieszny żart. No to prawda, to prawda, ale... Y Spójrzmy, spójrzmy na ten AI pin, bo to tak naprawdę od tego zaczęli. Podejrzewam, że to nie jest jedyny produkt, chyba że nie, łyknie, nie styknie i wtedy pewnie będą musieli się zamknąć. Natomiast faktycznie pierwszym ich produktem jest AI pin, czyli pudełeczko przyczep przyczepiane do klapy marynarki albo koszuli, tam kieszeni, whatever, ale gdzieś tam blisko serduszka, które jest takim pudełkiem. Zakładam, że musi mieć kartę SIM w środku, jakąś, lub eSIMA. Kosztuje 6,99 dolarów plus 24 dolary miesięcznie za jakby ongoing używanie. I co to robi? To jest tak naprawdę pudełko, które ma zastąpić telefon. W teorii, w sensie zastąpić naszego smartfona i. Wyjmuje ze smartfona te naj, naj, najważniejsze funkcje, które są yy, według nich yy, najpotrzebniejsze i używane na co dzień, plus ma bardzo silną integrację z OpenAI, czyli z ChatGPT tak naprawdę. Yy, I jakby dzięki temu to jest mądrzejsze niż te, oczywiście, w teorii, a mądrzejsze od naszego y, telefonu i potrafi dużo więcej rzeczy y, robić. Na pewno jest mądrzejszy od Siri. <laughs> więc, jakby, tutaj mamy pewność, y, m, że, że, że rzeczywiście to, no, sam ChatGPT jest po prostu mądrzejszy, a, a ten jeszcze przeszukuje internet, bo, bo, bo akurat korzystają chyba z tej wersji y, to jest ta czwórka, tak, że ona już umie, ma dostęp do internetu. No więc y, korzystają z tego no i robią to na kilka sprytnych sposobów i rzeczywiście potrafi to robić różnego rodzaju rzeczy i ma głośnik, ma mikrofon więc możemy do tego mówić, możemy tego słuchać, możemy słuchać tego też na słuchawkach bluetoothowych więc to też jest ważna informacja, bo tam widziałem że w niektórych wątkach na Twitterze czy tam na Xie ludzie mówili, że no, największym problemem tego urządzenia jest prywatność, nie? czyli no bo jeżeli to urządzenie gada z głośnika, no to faktycznie, no ja nie chciałbym, żeby ono mówiło mi, że wiesz, mam spotkanie z imię, nazwisko za x minut w miejscu Y, bo jadę teraz tramwajem na przykład, nie? Więc tutaj te słuchawki bluetoothowe oczywiście są, są ważne i tu jest kurczę, no mam wątpliwości co do, co do sposobu wykorzystania tego, bo ma też rzutnik, to znaczy ten rzutnik laserowy, który rzuca niewielki obraz na naszą dłoń, którą wystawimy przed to, to urządzenie. I tutaj mam dużo, dużo znaków zapytania, bo na przykład na stronie mają bardzo ładne zdjęcie. O, zobaczcie, mama trzyma swoje dziecko, a na, na klapie tutaj marynarki ma przyczepiony ten PIN, i wiesz, że super, masz więcej czasu dla dzieci, i wiesz, nic ci nie przeszkadza w tym, żeby spędzać z nimi czas. Okej, okay, super, fajnie. A co się dzieje, jeżeli to gówno włączy projektor laserowy i jednie tego. dziecku w oko? Nie robi tego. On musisz tego dotknąć. No, ale dobrze, no to dotkniesz i co? Się... Dotkniesz i nie, po, nie dasz ręki. Nie zasłonisz tego ręką. Co nie, się nie, dzieje nie wtedy? To nie, 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 to on, on. Nie, znaczy. Wydaje mi się, że to działa w tym momencie tylko w taki sposób, że musisz to literalnie dotknąć palcem albo dwoma palcami na tym dotykowym no, żeby cokolwiek zaczęło się dziać. No. I on wcale wtedy nie zaczyna wyświetlać laserów. No dobra, kiedy wyświetla lasery? Kurwa nie wiem, bo to jest moją rękę? produkt w ogóle od samego początku. No, jeszcze ciekawe. Ja wrócę jeszcze tylko do dema. No? Chcę tylko powiedzieć o demo. Mm -hmm. Po pierwsze, w demo, które jest najbardziej. Najmniej po prostu energetycznym demo, jak widziałem. I to może do niektórych ludzi trafia, do mnie Jasne. raczej nie. Fakt, Ty... że zaczyna się od tego że oni ci pokazują, nie mówią ci nawet co to robi, tylko że mhm. dostajesz trzy baterie i będziesz musiał je zmieniać w trakcie dnia, ale to jest bardzo prosty sposób, to jest pierwsza rzecz, którą ci kurwa powiedzieli, to jest żenujące, to do tego w trakcie dema zadaję jedno pytanie dotyczące kiedy jest tam eklips, Trak... tam zachód słońca, nie, zaćmienie słońca, mhm. informacja, którą podał AIPIN która jest w tym filmie jest nieprawidłowa, to po pierwsze. Naprawdę? Tak. W sensie data jest prawidłowa, miejsce, w którego będziesz mógł je obejrzeć jest nieprawidłowa, w sensie ono nie będzie widziane z Australii, to po pierwsze, a po drugie wow. jest taki moment, w którym on pokazuje rękę z ilomaś tam orzeszkami i mówi, pyta ile to jest protein i tak, że on chciałby no. je zjeść. To nie jest prawidłowa informacja, tyle protein jest mniej więcej dwukrotnie, 2,5 tyle orzechów, ile on trzymał w ręku, więc znowu kolejny za, yy... Zaw, zawyżył, zawyżył. Mhm tak, on pokazał tam, przypuśćmy tam z tych 10 orzeszków, a Aha. żeby mieć tam 15 gramów protein, to ktoś tam wyliczył, że trzeba było zjeść mniej więcej tam 20 parę takich orzeszków, no nieważne, jakby tam po prostu dwie informacje, które zostały tam podane są nieprawdziwe, więc nie, nie najlepiej to wygląda. No ale i... fajnie, że o tym powiedziałeś, ja tylko powiem, że rzeczywiście ma, to jest jedna z ciekawszych funkcji, tylko jak sam mówisz, nie do końca dobrze działa, ale rzeczywiście rozpoznawanie obrazu yy, trochę mi się kojarzy z takim miksem Google Lens, czyli widzę co to jest i rozpoznaję to co, co mi pokazujesz przed kamerką, i jestem w stanie wyciągnąć na ten temat informacje. I właśnie oni na stronie też mówią o tym, że jest w stanie rozpoznawać jedzenie różnego rodzaju i może nam właśnie teoretycznie powiedzieć, ile to ma kalorii, ile to ma cukru, ile to ma protein, i tak dalej, tak żebyśmy mogli no, lepiej pilnować diety. No. Mam takie poczucie wewnętrzne w sobie, w człowieku, że. W sensie kurwa. Nie chciałbym być balmerem mówiącym o tym, że iPhone nigdy się nie sprzeda. Mm -hmm. W sensie nie chciał, bo, bo, bo dobrze, bo pamiętamy, nie. Można Nokia, się przejechać. No Nokia, Nokia mówiąca, że nikt nigdy nie kupi iPhone'a, po czym Nokia już nie ma. Mm -hmm. I, I bardzo jestem ostrożny. W sensie chciałbym być ostrożny w takim mówieniu. To jest gówno, którego nikt nie kupi, i to jest bezsensowny produkt. Ale. Ale. <laughs> Jest mi ciężko uwierzyć, że to jest produkt, który będzie... W sensie, bardzo mi się podoba... Sam szefer, którego znamy, wrzucił no. oczywiście informację na swojego... No pizza. bo on jest członkiem tam zespołu, nie? Tak, on jest chyba tam świrem social media. Nie wiem. No. Ktoś napisał, że... Komentarz, że nie jestem pewien, co może zrobić to urządzenie za 700 dolarów mhm. plus 25 złotych miesięcznie, czego ChatGPT GPT API nie mogłoby zrobić w pięciu dolarowym mikrokontenerze z jednym dolarową kamerą, a w mojej opinii mm. byłoby to to jest produkt, który straci 100% swojego sensu, jak Siri przestanie być gówniana. Jest. To znaczy, no, yy, nie do końca. Nie chcę oczywiście bronić ich w absolutnie na żadnym poziomie. Natomiast wiesz, no trochę jest tak, że oczywiście Siri jak, jak w końcu nie wiem, no zrobią, Apple zrobi swój ten AI tak naprawdę, które będzie korzystało z danych, które Apple przecież ma jeszcze lokalnie z danych o nas i o naszych wszystkich rzeczach, no to będzie petarda, nie? I w sensie no, myślę, że to nas czeka. Ja dlatego, myślę, w ogóle... że to nas czeka dlatego jak rozmawiamy, myślę na temat, a propos jeszcze tylko wracając taką małą petelkę do app defaults, to im, im częściej jakby moje decyzje produktowe schodzą od produktów Apple, w sensie od aplikacji no. natywnych od Apple, to mam takie, nie powinienem tego robić, bo jak zacznę robić dobre produkty, w sensie dobry AI, to, to, <laughs> to będę mm -hmm. żałował, nie? Typu dam <clears throat> iMessage, jak w pewnym momencie kiedyś będzie dobrze zrobione, to na pewno będę żałował, że nie no ale właśnie, więc no, ale... Teoretycznie, też ja myślę osobiście, że, y, że doczekamy się no, mądrej Siri, się, tak. takiej, która faktycznie bazuje. No bo za dużo już się wydarzyło w świecie AI, żeby Apple zostało w tyle. I myślę, że zresztą nawet były przecieki, że tam trwają prace i oni ładują kupę kasy w to, żeby, żeby zrobić, wiesz, sensowne modele y, językowe. Więc no, jakby to, to jest raczej oczywiste, że to się wydarzy. Y, wracając do tego Pina. Nie do końca, w takim sensie, że no wiesz, do użycia CD musisz mieć telefon, lub słuchawki, lub tam whatever, jakieś urządzenie aploskie. To, 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 to główienko jest inne niż wszystkie. I to, to ma plus taki, że może być odświeżeniem świata technologicznego na zasadzie, o, mamy nową kategorię urządzenia, nie? Ale ma też bardzo duży minus taki, że. Ad, y, adopcja jego w świecie rzeczywistym jest po pierwsze, będzie bardzo wolna. Po drugie, y, będzie opierała się głównie na tym szczycie, wiesz, technologicznych świlów, którzy koniecznie muszą mieć wszystko, i teraz będą chodzić i wiesz, adwokatować, jak to się mówi po angielsku, to urządzenie i opowiadać o nim, wiesz, innym ludziom, że o, a to działa tak, a to działa tak, i można zrobić to i tamto. Bo tak naprawdę przez to, że to jest nowa kategoria urządzenia, to musisz się nauczyć z niego korzystać. Ja oglądając te, to, to, to demo, które oni tam pokazywali, low energy na max, a nie w sensie miałem <grym> wrażenie, że CEO firmy jest niepewny tego urządzenia. Miałem takie poczucie, że tak. on jest. Very ja mam... slow, ale oprócz tego w ogóle nie jest podekscytowany tym, że oni tak, to, to wypuszczają. to wygląda jakby musieli, kurwa, to już wypuścić w tym momencie, bo się nagle branża zesrała, bo w sensie czy inwestorzy no. stwierdzili, kurwa, no nie no, przecież to jest przygięcie pały, nie? Wypuszczajcie to gówno, no. ale no, więc... Jeszcze to kosztuje, przypomnijmy, to kosztuje 700 dolków. Tak. Plus 25 kolejnych co miesiąc. 100. I żeby mieć. Płacić za nią stówę miesięcznie. To jest dużo. Ymm, Wiadomo, że kolejne jemmy... instancje będą tańsze i to może być sukces. Kolejne instancje będą tańsze, kolejne instancje może Gdy nie bębry, będą jakieś. musiały mieć wymienianych baterii, kolejne instancje może będą miały lepszy rzutnik, może będą szybciej reagować no na jak przykład. Steam to... OLED. Właśnie, to za chwilę, to jeszcze na koniec na pewno Dobra. o tym opowiemy. Natomiast AIPIN wydaje mi się, że będzie miał bardzo trudną, znaczy humane tak naprawdę, będzie miał bardzo trudną misję jakby spopularyzowania tego typu urządzenia, bo tak naprawdę to jest miks wielu rzeczy, które już znamy, bo to chociażby to może być... funkcja tłumaczenia, nie? Tłumaczenia Siepnie. na żywo. Świetnie to brzmi i w Super. ogóle świetnie wyglądało, tylko. Kur... Ale przepraszam bardzo, przypomnę, że Google Pixel ze swoimi batsami, tymi mądrymi, yy, ogłosił tego typu tłumaczenie Trzy? ile Trzy? lat Trzy? temu? 3, 4? Nie wiem. I to Cóż na tak bieżąco jedno? faktycznie działa, działa dokładnie tak, jak oni pokazali, no, na wybranych językach, ale, ale jednak. Tutaj zresztą też nie wiem, nie wiem na ile języków obsługuje, ale no, będzie obsługiwać tyle, ile OpenAI, ile czat GPT tak naprawdę, więc polski na pewno tam wśród tych języków do tłumaczenia jest, w sensie, no tak mi się wydaje. Ym, i, I znowu, czy na przykład wyobrażasz sobie, że ktoś chodzi tylko z AI-PIN, nie ma telefonu i nie ma zegarka, nie ma inteligentnych okularów czy czegokolwiek innego, a to jest cel Humane? Bo im zależy na tym, żebyś się odłączył od tego, yy, wiesz, nie porzucił widzę, żeby... kajdany technologii. Nie, nie widzę tego, i czuł bo. się wolny. Tak, nie widzę tego, bo. Świat kurwa tak nie wygląda. I, I to teraz... nie, Ja wiem, że oni chcą zmienić świat, tylko że ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jadę tramwajem i muszę na tym AIP nie wysłać SMS-a, bo z kimś porozmawiać przez telefon. Że To jest kurwa dramat. To już... I musisz, to... musisz powiedzieć. Znaczy, załóżmy, że masz słuchawki, ok? No, jakby nikt nie słyszy tego, co mówi ktoś do ciebie, ale ty mówisz na głos i ty wydajesz polecenia na głos, to nadal mimo upływu czasu, nie. a mimo, mimo x lat. Zresztą, jak ktoś mówi w tramwaju, jak ktoś jakby jest, głośny, jest głośny w tramwaju, bo robi jakieś takie rzeczy, to ja bym po prostu te tysiące spojrzeń, które ludzie mają z, takim, z taką pogardą dla człowieka, który po prostu nagle wiesz, zaczyna grać rzeczy na głos. Masz taki, ja pierdolę. I jeszcze wyobraź sobie to. Wyślij smsa. Nie, żebym mi... lepiej brzmił. Lepiej brzmił, żeby był bardziej szczęśliwy, bo jest nieszczęśliwy w tym momencie. Słuchaj, no jestem w tramwaju. Ja Weź pierdolę. go, wyślij tak, jakbym był w tramwaju. Tak, i jest w smsie jestem napisane. Cześć Mateusz, jadę tramwajem. Tu -dum, tu dum, Jadę tramwajem teraz i właśnie będę niedługo u ciebie. Tu dum, tu -dum. Następny przystanek Wierzbicka. I słychać właśnie następny przystanek Arkady! Kapiton! Doskonałe. Masakra. No, jest to no, dużo wyzwań i uważam, że nie przebiją się. No nie, do... się, nie, nie siedzi mi. Nie siedzi. Mi tak, tak, oni nie będą produktem. Masowym nie sądzę. Myślę, że będą, będzie trochę świlów, którzy będą wiesz, z tym chodzić. To może być, możemy znowu użyć analogii do iPhone'a. Że to no. jest tak, jak z pierwszym iPhone'em. Pierwszy iPhone był dostępny tylko w sieci TNT i, i wiesz, mhm. nie, nie działał coś tam. I to było właściwie urządzenie, które kupowałeś troszeczkę jako obietnicę tego, czym to urządzenie może za jakiś czas być, prawda? Mhm. Ale kurczę, i i. i... Podoba mi się w ogóle, to co mi się, dobra, bo to co mi się podoba, na przykład to jest fajne to, że, a propos obietnicy urządzenia, w którym to może być, co jak MKBHD mówi, zawsze z błędem, e, że to nie ma tam aplikacji, tylko są experience na takiej zasadzie, że jak coś mówisz, to co się dzieje, odpowiednia mm -hmm. rzecz, nie? Tylko że. I w teorii, w teorii, to jest najbardziej intuicyjna, inter, jakby tak. twoja interakcja z komputerem. Tak. W teorii. W teorii. Z, mm. Niestety, ja w komputerach robię, słuchaj, całe swoje życie uh -huh. i rzadko kiedy jest tak, że one robią dokładnie to, co im powiem, uh -huh. a często często robienie dokładnie tego, co powiedziałem, nie jest tak naprawdę tym, czego oczekiwałbym od komputera albo uh -huh. co powinien komputer zrobić, bo jest jakiś tam... No, no nie wiem, ja nie czuję, że to jest produkt, który się przyjmie. Yy, bardzo widziałem na no, Mastodonie dużo komentarzy na temat tego, że to jest po prostu failure z ich strony mm -hmm. i że ewidentnie był tutaj jakiś push inwestorski, że musicie to zrobić i tak dalej. A pamiętasz, teraz mi się przypomniało, pamiętasz Casey Neistat y, kiedyś zainwestował w taki pro y, startup, tylko że to apka była na telefony. Y, no, apka, która robiła story, ale tylko wtedy, jak przyłożysz telefon tak. blisko B ciała. Beam? Beam, dokładnie. No, no, no. no, no. Gdzieś Gdzieś coś, coś tam coś tam. Takie... Casey Neistat zainwestował w ogóle bardzo dużo pieniędzy, coś nie wiem ile, w Nothing. Tą filmę. A, w tą firmę. A w tą, co robią telefony. Co robią telefony i słuchawki w tym momencie. I w ogóle okay. Nothing 2 jest. Przy pięknym urządzeniu. W ogóle podoba mi się ten design language ich. Nawet były jakieś Amazon Prime Days jakiś czas temu i rozważyłem, czy nie kupić sobie ich pchełek wyciszających tych Nothing Air 2 czy coś takiego. Mm -hmm, bo mm -hmm. mówię, kurde, wygląda to fajnie. Wyciszają tło yy, i one kosztowały poniżej chyba 500. Mówię, kurwa, no to jest dobry deal. Więc ja, mm -hmm. jak miałbym strzelać, to powiedziałbym, że to jest moim zdaniem firma, która będzie robiła. Hmm. Bardziej rzeczy sensowne niż mm -hmm. Humane, i moim zdaniem, Humane czeka bardzo podobny los jak Essential. Zniknął w pewnym momencie, ktoś mm -hmm. ich kupi, i nara. Ktoś mówi, że, że, że Apple wygląda, jakby mogło być firmą, która by ich kupiła, ale Apple było też firmą, którą wyjebała tego CEO z roboty. Bo on został zwolniony przez Apple. A, to nie wiedziałem. On pracowała w Apple wszędzie dwa... się chwalą, że, um, były pracowników. on wymyślił, Apple... tak, on wymyślił tam, pracował przy interfejsie, przy pierwszym iPhone'ie i mm -hmm. tak dalej, więc jakby to jest tak, że on ma zasługi i on nawet w patentach jest No wiesz, w sensie to nie jest ziomek znikąd. No jasne. Natomiast Apple ostatecznie go wyjebało i nie sądzę, żeby chcieli go przyjąć ponownie, mm -hmm. kupując jego firmę. Wydaje mi się, że. Yy... Właśnie, to jest też fajna, dobrze, że, że o tym powiedziałeś, bo miałem taką myśl, jak rozmawialiśmy o tym Pinie, że dzisiaj bardzo trudno, ekstremalnie trudno jest wypuścić produkt, który ma zastąpić inne produkty. E, typu telefon, typu zegarek, typu słuchawki. Zdeczno, słuchawki nie, ale wiesz, jakby dzisiaj dużo łatwiej jest wpasować się gdzieś w. Świat technologiczny, jaki nas otacza na co dzień. To znaczy, okej, okay, możemy wypuścić produkt, który będzie inaczej wyglądał, był ciekawy, bla, 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 ale yy, współpracuje z Twoim telefonem, współpracuje z Twoimi słuchawkami. No, tu PIN rzeczywiście współpracuje, więc to jest ok. Współpracuje z, z tym, co masz tym, co masz, albo potencjalnie mógłbyś mieć. I Apple jakby idzie tą stroną, nie? jakby oni swoją strategię wypuszczania nowych produktów opierają o to, że inne produkty ich tej firmy już masz. Yy. I to jest, to jest dużo napisał, lepsze, napisał, napisał, bo ty masz poczucie, tak... a, jestem gotowy na ten produkt, bo mam, bo mam, bo mam iPhona, resztę... tak. Bo mam to, bo mam to. Kumasz? Federico napisał, że AI gdyby wypuścił Apple jako companion dla iPhone'a, to mm. to by był Instabike. No, gdyby jeszcze Siri nie była chujowa, to jest moja opinia. No, bo... wiadomo, wiadomo, wiadomo. No. Jak przyjdą te czasy, kiedy Siri będzie naprawdę nie głupia, to to będzie niesamowite. <laughs> Też tak myślę. To? to będzie szalone. Nagle no. homepody przestaną być <coughs> używane do zarządzania domem i ustawiania timerów, tylko będą mogły odpowiadać na literalnie <coughs> trudne czy interesujące pytania. Mm. No bo. I, I nie wiem, to co mnie na przykład iPhone, który mój, miałem wyłączony Wi-Fi w swoim iPhonie e i Siri nie potrafi oddać przypomnienia do telefonu. nowego konta, mimo tego, że rozpoznała mój głos. Nie? <coughs> Ciekawe. Więc może y kiedyś. Może, może, może. Yy, no, trochę się tylko jednak boję jednej rzeczy. To znaczy, że jak Apple. Bo. To na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony oni czasem robią takie rzeczy, że no kupujesz sprzęt od Apple, więc software masz za free i wszystkie rzeczy, które wydajemy software'owo, możesz z nich korzystać ile chcesz, no, bez ograniczeń no tak dalej, nie. Znaczy, no, no Apple ale, no... Music jest dodatkową subskrypcją, TV jest dodatkową subskrypcją, iCloud jest dodatkową subskrypcją. W sensie teraz pytanie, no wiadomo i teraz głupi, właśnie pytanie, bo CD? oni muszą, muszą jakby muszą przechodzić na subskrypcję po to, żeby zarabiać żeby ten cash flow był zachowany. I teraz co jeżeli zrobią Siri Plus i teraz każdy z nas ma dostęp do takiej zwykłej Siri jak jest, jest ale chcesz mieć zajebistą? Proszę bardzo. Proszę o pieniążki. No, interesują. Ja bym pewno... Zależy, jak, W sensie podejrzewam, że byłoby to included in Apple One subscription, więc żeby to miało mhm. więcej nogi i podejrzewam, że bym kupił, mhm. um, jeśli byłaby sensowna. Ale ja wiele lat nie korzystałem już z Google Asystenta, sam jestem ciekaw, bo on ma Barda w sobie, nie? Teraz Google Asystent. Tak, no, no 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 jestem ciekaw jak teraz działa Google Asystent na telefonie. Jak to, jak to, w ogóle, czy to jest dobra usługa, czy to nie jest, czy to jest wartościowy temat do korzystania mm -hmm. Jak ktoś ma Android to może nam powiedzieć jak to wygląda? Hmm. Czyli czy rozumiem, że AI Pin raczej nie kupujesz. Gdzie? Raczej nie. <laughs> No. Chyba też nie będzie w Polsce dostępny, nie? No, bo no nie, i... tylko w Stanach. Na razie 16 teraz będzie start preorderów, tylko w Stanach, więc. no, no nie, nie, wiadomo nie przekonuję, no, bo... no powiem ci szczerze, nie będę ukrywał. No Ja czuję, że to może być. Bo jeszcze zobacz, w Stanach jeszcze tu może budzić inne skojarzenia dodatkowo. To znaczy, na przykład, body cam, policyjne. I wiesz, jak, bo teraz zobacz, zobacz, co się wydarzyło, jak Google Glass wyszło, nie pierwsze. Pamiętamy, zakaz wchodzenia z Google Glass do restauracji, y, ludzie patrzyli na wszystkich krzywo na maksa, albo pewnie mnie nagrywasz i tak dalej. A teraz masz taki pin wiszący y, na tym. i z, z oczkiem, które ewidentnie sugeruje, że My tam mnie jest kamera. Mnie się dalej podoba koncept okularów w ogóle. To jest moim ja zdaniem. Ja też rzecz, cały do czas jestem. Że uważam, że jeżeli już jeżeli jakikolwiek y, produkt y, taki, który wyświetla ci informacje i integruje się z twoim telefonem, wiesz, powiadomienia, coś tam, coś tam, poza zegarkiem to właśnie będą okulary. I, Jedyna i, rzecz, która mnie w jakiś sposób boli, to na przykład, że jedyne okulary, gdybym teraz chciał kupić, które robią cokolwiek mądrego, Meta, są... dokładnie. Dokładnie. Yep. Też tak uważam, y, bo to, to są sensowne rajbany, wyglądają naprawdę spoko, Wyglądam eee, normalnie, nie? Jak to normalne Wyglądałem normalnie i ja chętnie bym naprawdę yy, yy, może nawet kupił, yy, natomiast no wstrzymuje mnie to, że to jednak jest produkt yy, od Mety czy, czy współpracujący tak, no tylko bo ja nie z ben, Metą. Ja, to... ja nie korzystam z, z Facebooka czy z no Instagrama tak. w taki sposób, żeby mieć, miało tyle dla mnie wartość. Gdyby to było na zasadzie... No, ja, ja, ja rozumiem ten apel, że jeśli chcesz mieć... No dobra, bo chciałem powiedzieć, że rozumiem na pilno, bo jednak meta to nie zabija swoich produktów tak, że kupisz okulary, które zaraz będą useless. Mhm. Nie, 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 nie! Do końca. A spektakl w ogóle jeszcze istnieją? Istnieją, ale no, no wiesz, no Snap. To, no Ja wiem, ale to lepszy Snap niż. niż Zgadzam ten. się. O, kurwa, Zgadzam maja, się. Natomiast, no, są drogie, wiesz? Widzisz, jak one wyglądają? No, Zacznę znaczy to. A tak Sk teraz zmienili na Kurwa takie mać. kwadratowe. <laughs> to te poprzednie chyba były fajniejsze, mam wrażenie. No nie, a nie, no poczekaj, to... bo to są tak. A one są S AR, okej. Okay. Właśnie, bo to są te z AR, a Spectacles 3 to są takie lenonki, bym powiedział bardziej. Tak, ale... Uff. That no ty... went south, powiedziałbym. No nie wiem, no też nie, nie, nie przekonuję. W sensie, bo ja na pewno... Przekonuje mnie jeden koncept. Kamera cały czas dostępna w okularach. Tak, fajny pomysł. I możliwość faktycznie szybkiego nagrania czegokolwiek, nie? Że nie musisz wyciągać telefonu z, z kieszeni, możesz coś nagrać, możesz zrobić czemuś zdjęcie. That's fine, that's okay. I AI Pin też to robi, nie? Jakby wystarczy dwa razy tapnąć tam dwoma palcami na tym tym i to zrobi zdjęcie, nie? Jakby spoko. Bardzo fajnie. Niech robi i niech to tak działa, bo mm, wydaje mi się, że tego typu Kategoria urządzeń, czy. Pobieram Snapchat, wiesz. Bo można sprawdzić, jak się wygląda w tych okularach. No, mów, 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 no. no, w każdym razie, wiesz, jakby uważam, że jest miejsce na rynku na jakieś urządzenie, które będzie może nawet po prostu kamerą, która potrafi nagrać, potrafi zrobić zdjęcie Kuźwa. i przesyłać ci to do Google telefonu. Google Glass, proszę, bring back Google Glass. To jest po prostu, jakby. One nie sprzedały się tak dobrze tylko dlatego, że się nie sprzedały w Polsce. Słuchajcie, no jakby dajcie do Polaków, jakby ja Polakie. Dajcie ja, ja, Polako. Ja, 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 ja totalnie bym z, by, by z nich korzystał. No myślę, że nie, ale ciekawy jestem, czy byś korzystał ze Spectacles i Snapa, bo one, żeby było jasne, ja korzystałem no, no. z nich, jak pracowałem jeszcze w Onecie i one nie były zbyt wygodne. Jeżeli chodzi o zgrywanie tego materiału później na telefon, to był taki proces niezbyt przyjemny, szczerze mówiąc, i długo trwał. Um, więc, no wiesz, jakby tu było dużo do zrobienia. Może te trójki robią to lepiej, może zgrywają na bieżąco. Ja bym na przykład chciał, żeby to po prostu wysyłało od razu wiesz, zdjęcia na, na, na telefon, a nie, że ja teraz siadam po całym dniu i teraz zgrywam i tak dalej, no bo to by było, wiesz, niezbyt, niezbyt. Świetnie wyglądasz w nie z spektrum. Nie wyglądają dobrze, nie chciałbym ich nosić, powiem ci szczerze. <laughs> wyglądają jak takie okulary, które się memicznie zakłada jako taki czarny pasek po prostu, że jesteś, wiesz, <laughs> Paweł O. Dope. Paweł Dope. O. Thank you, but don't thank you. No ale może kiedyś, ja liczę na to, że Apple kiedyś wypuści jakieś swoje okulary i nie będzie to Vision Pro i to będzie faktycznie coś, co jest raczej takim peryskopem nie? czyli po prostu kamera wyjęta z telefonu i wpuszczona blisko oka po to, żebyś mógł robić szybko, szybko foty i to by było spoko, no ale może kiedyś w tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek, bardzo dziękujemy Serdecznie wszystkim słuchaczom mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie ocenę na Spotify. Obserwujcie nas, Pawła Orzecha i mnie w socjalach. Ja nadal jestem na Xie, Orzeszka znajdziecie na Mastodonie bardziej I, i no i tyle. Widzimy się za tydzień. A patronów zapraszamy już na za kolejny chwilę. dodatkowy content, content dla patronów jest dobry, jest dobry, jest dobry. No myślę, że warto. Do usłyszenia. Pa. jaki Pa.